próbę, czytałem, że planujesz zmienić nazwisko, żeby pozyskać już tylko Joanną Rojec, ale ostatecznie masz dwa nazwiska. To prawda. Mam dwa nazwiska z jednego powodu, dlatego że przedyskutowałam sprawę z moimi synami, którzy wszyscy mają na nazwisko Przetakiewicz. I oni mi powiedzieli, że bardzo by sobie życzyli i bardzo by chcieli, żebym jednak zachowała to nazwisko również. I ja wtedy nawet sekundy nie dyskutowałam, bo uznałam, że mają rację. Czyli Joanna Jaroszek to ta sama osoba, która siedzi przede mną? Joanna Jaroszek to moje panieńskie nazwisko. Myślę, że już nie. Bo ja Joanną Przetakiewicz stałam się już mając 21 lat, więc byłam bardzo młoda. Więc szczerze mówiąc, to jest tak inny kosmos pomiędzy tą osobą, którą kiedyś byłam, bardzo młodziutką i niedoświadczoną, a pomiędzy tym, kim teraz jestem, że oczywiście fundament pozostaje ten sam, ale to jest ogromna przeszłość, bo ja nazwisko zmieniłam bardzo wcześnie. Jak ona jeszcze była, jakbyś mogła coś dodać? Ta Joanna nastoletnia była na pewno, wiesz co, obudziła się w wieku bardzo szybko, bo mniej więcej w wieku 13 lat. I doszła do wniosku, że w ogóle jest rebel, że w ogóle już nie ma nic wspólnego z grzeczną dziewczynką i tu mi to zostało do dzisiaj. Tam było nieobecności w szkole? Tam było wszystko, wiesz, nieobecności w szkole, niezdanie z pierwszej klasy do drugiej. W pierwszej klasie byłam na dwóch geografiach i trzech matematykach i paru innych jeszcze zajęciach, ale generalnie miałam zupełnie inne pasje. Młoda Joanna była, wiesz, szalona i nie przykładała się do nauki w ogóle, zero. Czyli byłam przeciwieństwem siebie, kiedy skończyłam mniej więcej właśnie te 21 lat. I to, co było moim priorytetem, to były totalnie, to był mój gang, moi przyjaciele, moich kilku chłopaków, których mniej więcej średnio pamiętam, miałam, zmieniałam co rok, taka jest prawda, więc kiedy miałam, pamiętam, 21 lat i byłam w ciąży i przyszła przyjaciółka do mojej mamy, powiedziała: Matko Boska, no przecież dziecko będzie miało dziecko. A moja mama powiedziała: o nie, ona już jest doświadczona i dojrzała. I taka jest prawda. Natomiast faktem jest, że kiedy zanim osiągnęłam ten moment, że doszłam do wniosku, że studia i rodzina są dla mnie najważniejsze, co i tak było wcześniej, bo miałam te 20 lat, powiedzmy, to do tego momentu byłam jak black and white. Ja byłam tylko i wyłącznie w towarzystwie i na imprezie.